Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, miałem wam tutaj podejść na bazarek, włączyć szybko nockę i dopiero zacząć odcinek, ale. Widzę, że mam tu jakiegoś questa, który jest jeszcze do zrobienia w nocy, więc posłuchajmy, popatrzmy, co on będzie przedstawiał. Wszystko w porządku? Słychać was na kilometr. Nie twój interes! Przepraszam za nią. Przepraszać to będziesz Teodora. Znajdź go natychmiast, bo inaczej... Monika! Może tak będzie lepiej? Nie mów mi, jak będzie lepiej, ale ostrzegam. Radzę ci wyciągnąć stamtąd Teodora. No weź, naprawdę tego chcesz? Myślisz, że życie teraz jest przejebane? Zobaczysz, co ci zrobię, jak Teodorowi stanie się krzywda. Kim jest Teodor? Kim jest Teodor? Teodor to najgorszy skurwysyn na całym bazarze. Powinien gnić w więzieniu SP. Pierdol się, Will. To mój chłopak, nie twój. Co się stało, że tak będzie lepiej? To co się stało, że tak będzie lepiej? No, pochwal się, Will. Ja nie mogłem patrzeć, jak to bydle chodzi z moją siostrą i... Will zwabił Teodora do ciemnej strefy, a teraz ma tam zapierdalać i go wyciągnąć! Monika, czekaj. Jesteś pielgrzymem, tak? Tam jest pełno chemikaliów. Kurde, Teodor pewnie jest już martwy. Chcesz, żebym też zginął? A jeśli jakimś cudem znajdę Teodora, to ten gnój mnie zabije! Pielgrzymie, mógłbyś wyciągnąć stamtąd tego bydlaka? Proszę. Sam powiedziałeś, że jak wróci, to cię zabije. Nie mam wyjścia. Jest coś jeszcze. Jestem w ciąży, rano się dowiedziałam. Teo jeszcze nic nie wie. No dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Mieszka w budynku przy Old Shamble Street, jakieś 200 metrów na północ stąd. Teodor powinien być na pierwszym piętrze. Zaczekaj do nocy, będzie łatwiej. Oby się gdzieś zaszył z daleka od tych gryzoni. I jeszcze jedno. Bardzo kocham Teodora, ale on naprawdę potrafi być niebezpieczny. Uważaj. No dobra. To tak zróbmy. Czy ja mogę teraz zmienić klawiszem T? W ten sposób działa. Fajne, nie powiem. Tylko tak, czy to jest ten quest, do którego my idziemy? Tak. Wszystko zostaje w rodzinie. Tak więc zróbmy sobie dzisiaj pierwszego questa pobocznego. Nie grałem w tą gierkę od 2 dni, więc mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się w to gra. No, zombiaczki, dzień dobry państwu. No i kochani, wróciliśmy już do 2 odcinków dziennie niestety. Znaczy dla mnie to stety, dla was to niestety. Ale niestety, no nie dam rady utrzymywać 4 odcinków. Może jakbym rzucił robotę, to wtedy tak, ale niestety. Człowieku, ale chce mi się pić. Mogę ci coś dać? Że będziemy walczyć z bandytami. Nie, z nami, to nie. Nigdzie nie idę. Teraz. A przynajmniej nie w tej chwili. Gdzieś inhibki są. Gdzie ty jesteś? 56 metrów daleko stąd? Nie widzę cię. Czemu tu wskaźnika nie ma? Czemu tu nie ma wskaźnika? 25 metrów. Gdzieś tam. Dobra, nieważne. Idziemy na questa głównego. 50 metrów. To nie jest daleko. Pojemnik z inhibitorem. Jest gdzieś tu. To jest tu gdzieś. O kurkę. Nie, to nie jest tu. Bardziej w tą stronę, prawda? Nie. Bardziej tu. Tam jest 10 metrów. 8, 7. 8, 8. 8. I gdzieś tu. Gdzieś tu pod spodem. Dobra, tylko pytanie, czy tu jest gdzieś jakieś wejście? Tu jest jakieś wejście. To jest pytanie za 1 000 000 punktów. Bo ja go tu nie widzę, powiem osobiście. Ja wiem. Nic tutaj, 0-0.
Może to gdzieś tu jest? No nie wiem, czy nawet to nie jest tu, gdzie próbujemy się w sumie dostać. Jasne, że tak. Ciemna strefa, tylko tak, tam jest gdzieś krzykacz. Czy ja mam jakieś rzeczy, które mogłyby mnie... O kurczę, o nie, nie. 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 Ile was tu jest? Lecz. O, leżeć. Aż ty gnoj, ach. Dobra, szybko, stawinka. Won, dziady. Double kill. Dobra, trofeum zarażonego, dziękuję. Takie trofea mi się przydadzą, tylko czy ja mam tylko mięsną pułapkę, cholercia. Wytwarzanie, wabik. Dobra, zróbmy wabik na szybko. I może bym zrobił jakiś koktajl Mołotowa. Nawet dwa. Dobra, mamy co chcieliśmy. Tylko tak. Ja bym użył wabiku w tą stronę, żeby zmusić zombiaki do podejścia tędy. One sobie tam idą. Mamy dwa koktajle, więc luzik. I ja bym to rzucił tu. Dobra, zombiaków tu nie ma. Ty spalisz, cholera jedna. Nie spalisz się, co? Zobaczcie, jaki bug. Tylko mój cień jest tam. Na tym miejscu. Ja raz się gnoję. O, to było otwarte. No to dobra, no to niestety tylko chciałem... Chciałem dobrze wyszło jak zwykle, nic nowego. Zarażony został pokonany? Czy ja zabiłem Screamera? Dobrze wiedzieć. Dobra, tu nic nie było. W ogóle to są ufałki. Obszar chemiczny? Rozumiem. Gdzieś tu jest pojemnik z Inhi. Nic. Bo co jest tutaj? Tego nie wiem. Dobra, nie widzę zombiaków. Nie widać ich. Otwieramy ten grajziołek. Co my tu mamy? Mąka, papieroski, biżuteria. No to musimy go na parterze poszukać, z tego co widzę. Niech tak będzie. Poszukajmy dziada na parterze. Tylko ja jeszcze przy okazji sobie zrespił. O. Pyk. To jest kolejny obszar skażony chemicznie, ale to jest chyba tylko jeden zombiek, prawda? Dobrze widzę. Pyk. Zbywamy pana. Mam nadzieję, że tam nic nie ma. W sensie z boku mnie. I tam jest, kurczę, ten pojemnik. Ale bym go sobie wziął. Dobra, lodówka. Miód. I wódka ze Starego Świata. Dlaczego mam wrażenie, że tu zaraz wyskoczy jakiś zombiak? Coś ty, kurwa, za jeden. Podejdź, a cię zajebie. Przysłali mnie Will i Monika. Jebamy Will. Lepiej niech spierdala. Jak wrócę, to go rozpierdolę. Ach, czekaj, uspokój się. Wypruję mu flaki i zrobię z nich świąteczny łańcuch. A, bo wiesz, Monika jest w ciąży. Że... co? Dziecko jest twoje. Chwila. Chcesz mi powiedzieć, że... zostanę... Zostaniesz ojcem. O, kurwę! Zajebiście! Pierdolony cud! Nie mogłeś tego od razu powiedzieć? Powiedziałbym, ale byłeś trochę nabuzowany. A jeśli to nie jedno dziecko, a bliźniaki? Albo trojaczki?
Jak się nazywasz? Jeśli urodzi mi się syn, będzie miał twoje imię. Theodore Junior, sam wybierz imię. Aiden. Nazwij go Aiden. 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 Aiden Pierdziwiatr. Brzmi wspaniale. A teraz wracaj. Monika czeka. A Will... chce cię przeprosić. A co ty? Nie ma za co. Przecież żartował. Jak to faceci. Nic się nie stało. Nic mu nie zrobisz? Żartujesz? Ja? Skrzywdzić wujka mojego dziecka? Niby dlaczego miałbym to zrobić? Chyba muszę oświadczyć się Monice. Jak nie weźmiemy ślubu, ludzie będą gadać. A potrafią być tacy okropni, wiesz? No, zaskoczyłeś mnie, stary. Naprawdę mnie zaskoczyłeś. To i znów teleport. Oczywiście, że tak. Nie rozumiem tego. Znaczy, wiecie co? Teoretycznie na początku myślałem, że on powie: o, jest w ciąży? Dobra, powiedz, że nie żyje. Ale widzę, że tak się nie stało. I w sumie naprawdę zaskoczyła mnie jego reakcja. Jezu, wiecie co? Te tutaj aktywności takie poboczne są naprawdę wkurzające. Nie podoba mi się to. Jeden inhibitor tylko? Wiesz co? No dobra. No co? HP? Czy wytrzymałość? Ile potrzebuję wytrzymałości? Mamy w tej chwili 160? Chyba tak. 180 będziemy mogli... O tak! Dobra, wytrzymałość wygrała. Teraz będziemy mogli zrobić sobie umiejętność pędy, czyli po prostu... skakanie przez zombiaki, ale... O nie! Potrzeba dwóch poziomów zwinności, musimy to nabić teraz. To w sumie niepotrzebnie dobrałem. No dobra, nieważne. Było, minęło. Nie ma co się wściekać. Nie ma co się wściekać, dobra. Czyli questa zrobiliśmy. Szukajmy jeszcze tutaj te... dyrdymałki, te papierosy, bo nam się kasa przyda na nową broń. I tak, 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 tak. Krowę porwał ptak. Tutaj były dwa wejścia z tego co widzę. Ale skoro już jesteśmy na nocce, to moglibyśmy sobie w sumie ogarnąć również pięterko. No kurde, nie straszna. Niech mu to spadnie. Niech mu to spadnie. Czy cię mogę w tej chwili porwać? Mogę. Dobranoc. Idziuś. Dobra, czy tu nikogo nie ma? A no nie. Jezu, myślałem, że tu już dzień jest, wiecie? Naprawdę myślałem, że tu już jest dzień. Prawda, muszę to rozwalić. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Dobra. Tu cokolwiek jest? No nie ma. No nie ma. Ale skoro sobie już tamto ogarnęliśmy, idź Aiden, weź się, puść. Czemu mi ten obszar skażony chemicznie nie wypada? Nie powinno być, no halo. Zobaczymy, czy tam coś się zaagruje. Jeżeli tak, to jest problem. Blisko było. Dobra, ogarnijmy sobie to w końcu. Ufałka już mi tutaj działa pięknie, ładnie. No i co, znów będziemy mieć 2 minuty? Znów mamy 2 minuty. Fajnie. Mega dużo jest tych... chemikaliów tutaj, ale to wiecie co? Jeżeli są chemikalia, to jest szansa, że również będą kryształy. A kryształy są bardzo cenne. Kryształki są również bardzo cenne. Dobra, tu są drzwi niby. Zamknięte oczywiście.
Tam jest jeden zombiak, to już widać. On jest, kurczę, do przodu ustawiony chyba, prawda? A no tak, ale tam coś jest. Umieraj. Umarł? Umarł i nie żyje. Umarł i nie żyje. O, puszki! Pusie, pusie, pusie. Wiecie co? Dobra, ja jeszcze szybko pójdę sobie zrespić trochę powietrza. Widzę, już mamy 50 sekund, a to już nie jest coś pożądanego. Wolałbym mieć 2 minuty. Czyli na skażenia w takich miejscach dużo czasu nie mamy niestety. Tu jeszcze musimy zejść w dół, ale to wiem. Najpierw chcę ogarnąć to. Zablokowano od środka, o cholera. Zamek trudny. No my go szybko odwalimy i będzie spokój. Pyk. O fuck. Czemu ja sobie po prostu jak człowiek... No to fajnie. A się wjebaliśmy? O jeden, leć. Nie spodziewałem się takiej sytuacji, powiem szczerze. Dobra, no to mamy problem. Mamy problem i to mega. No tak, tam są zombiaki, rozumiem teraz, tak? No to by wychodziło. A jeden złaś. Są zombiaki? Czy sobie poszły? Ej, chyba sobie poszły. Chyba sobie poszły, o dziwo. No, poszły czy nie poszły? Ale się okaże. Na razie ich nie widać. Jeżeli będą pojedynczo wylatywać, spoko. Damy radę. I chyba ich nie ma. Zdespawnowały się biedaki. Ha! Ja to jestem mistrzu. Intryk. Bierz te kryształy, bierz. Mistrz intryk. Zamek trudny. O. O. To jest tu. Pyk. I chyba troszeczkę ułatwili te całe... O, młot mechanika. Epicki młot. Fajnie. Chyba ułatwili troszeczkę, jeżeli chodzi o... O kłódki. Takie mam wrażenie przynajmniej. No, dawaj Kasiutkę. Teraz powiedzcie mi, jak ja mam się dostać do tego pomieszczenia. To mnie bardzo interesuje. Sobie ogarnimy, znów polecimy sobie zrespić trochę HP i zastanowimy się, jak tam wejść. Rozumiem, że to działa tak samo jak UV-ka, jeżeli chodzi o skażenie. Dobra, tu jest zablokowane od środka, tak? Tam coś jest? Tam jest jakiś włas. A, tu jest wentylacja. No, widzicie. Już bym tego nie ogarnął. Już bym tego nie ogarnął. Otwórz to. Dobra, otwarte. Otwieraj. Bransoletka. Tu jest prąd, naprawdę. Palaj ten grajdzią. I co, i tutaj się już moby nie zrespił, czy jak? Tego mi gra nie wyjaśniła. Wszystko? No wydaje się, że tak. Jest jeszcze jedna miejscówka, którą chciałem obszukać i jest to miejsce tutaj. I to miejsce było spoko, tylko było poza moją kontrolą, ponieważ tutaj były niestety zabarykadowane drzwi. No. Dobra, i co mi dało to, że włączyłem prąd? Rozumiem, że nic mi to nie dało. Naprawdę? Tutaj nic nie ma teraz? No po co ten prąd włączałem?
Nie rozumiem, bo tu włączyłem prąd, no ale dobra. Gra mi tego nie wytłumaczyła, niestety. To jest prąd włączony, no dobra. Gdzie ten kabel idzie? Ach, ale ja jestem baran. Jeżeli byśmy to włączyli przedtem, to nie byłoby żadnego problemu, jeżeli chodzi o żadne alarmy. No ale dobra, obudziłem się trochę, jest git. Następne zadanie. Gdzie jest następne zadanko? Tu już mamy wszystko. Tu jest co? Anomalia Gere. Anomalia Gere. Tu jest kolejne zadanie. Tu jest kolejne zadanie. Tu jest rzut powietrzny. Tu jest kolejne zadanie. W ogóle popatrzmy sobie, co nam dają owe zadanka. Jest jeszcze jedno. Pszczoły piwowara wyzwanie. To mi nie jest potrzebne, ale tu trzy coś do siły. Tylko nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, więc zróbmy sobie jeszcze tak. To zadanko. Zobaczymy, co tam jest do zrobienia. 288 metrów, nie jest daleko. Shiro tu już widzę, ogarnia coraz więcej. Tak jak widzicie. Oj, nie narzekaj, nie narzekaj. Poboli, poboli, przestanie, co najwyżej się utnie. To najwyżej się utnie. W ogóle wiecie co, w następnym odcinku chyba pójdziemy trochę z fabułą, bo widzę, że nie mam co po niektórych zadań w ogóle dostępnych. Jesteśmy chyba jeszcze za wcześnie z fabułą. Wydaje mi się, że troszeczkę te questy poboczne robię za szybko. Ale też to pojęcie względne, czy za szybko, czy za późno. Nie będzie przynajmniej problemów potem, żeby je nadrabiać. Ale jak wiadomo, Dying Light jest taką grą, gdzie po prostu wraz z progresem ta gra się staje łatwiejsza. W tej chwili jeszcze nie mamy różnych umiejętności i tak dalej, więc... Więc tak to właśnie działa. Zobaczmy, czy tym razem przeskoczę. Przeskoczyłem. O dziwo, przeskoczyłem. 68 metrów, tam jest jakieś zadanko właśnie. Dobra, zwiedźmy sobie przy okazji światełko, żeby się delikatnie naświetlić. Tu jest chyba handlarz. Najlepszy towar! Dobra, pohandlujmy. U, 5200 za przedmioty wartościowe, ładnie. 38 obrażeń, kurde. Kurde. Sporo ty tego masz. To mi jest niepotrzebne. 29,22. Wiecie co, chyba się połaszczę. 1338. Regeneracja wytrzymałości przy szybkim ataku, sieczne. No dobra. Chodź do taty. Kupiliśmy dziób. I teraz tak, wytwarzanie. Ekwipunek, to jest tu. 32. Gdzie jest dziób? Nie ma dziobu. Where is dziób? Dziób, tu jest 38, no ma większe DPS i to znacznie. Dobra, modyfikuj. Alkoholu nie mamy, możemy elektryka zrobić w sumie tylko jednego, kurde. Dobra, musimy alkohol znaleźć, czy ty miałeś alkohol? Dobra. Czyli to złom szmaty przewody puszki, no niestety nie. Ale wiecie co, kupiłbym sobie to, bo jest tanie w sumie, a może być potrzebne. Wyjście elektryczne nie pospoli, to dobra, starczy mi tyle. No problem, to ja dziękuję. Wyzwanie parkurowe. Nie chcę. Nie lubię wyzwań parkurowych, bo ja w sumie, jeżeli mam się ścigać na czas, to zawsze przegrywam. Zawsze wtedy przegrywam. Gdzie było to zadanko? Nie mówcie, że to było wyzwanie, bo się wkurzę. Prawdziwi przyjaciele, tu jest zadanie poboczne. I trochę w tą stronę. On czasem ma takie problemy z tym skokiem, że jak skaczę, to zapamiętuję nawet ten przycisk, który ja kliknąłem potem, nie? O właśnie, o to chodzi. I to mnie chyba najbardziej w tej grze wkurza, wiecie? Popatrzcie, kliknę teraz dwa razy i on skacze. Zapamiętuję to, co nie powinien. Wow, jaki lag spike.
Zapamiętuję to, co niepotrzebne, moim zdaniem, i to jest w sumie głupie. Luz, Blues, siema. Mówi się, że będziemy walczyć z bandytami. Idziesz z nami, pielgrzymie? No i powtarzacie się. Nie ufam ci, pielgrzymie. Ja tobie też nie. Nie wiem, co myśli sobie Sophie, że z tobą współpracuje. Sophie już ze mną nie współpracuje. Ale chyba jeszcze o tym nie wiecie. Już się z Sophie pogniewaliśmy delikatnie. O! Witam, witam pana. Czy ja mogę coś ulepszyć? Amunicja. Mogę wydolności. To jest w sumie słabe. I hajstry. Dobra, to masz wszystko to samo. Ulepsz. Ulepsz, ulepsz, ulepsz. Początkowe obrażenia od wybuchu 20. Większy promień. To może być fajne. Czas trwania większy. Oj, 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 oj. Uzdrawia 75 HP. Dobra, ulepszmy sobie to. Już uzdrawia 100 HP. A chciałbym też sobie ulepszyć to. O kurczę. To jest fajne. Obrażenia od ognia na sekundę 10 DPS-ów. A tu jest 6, 4 obrażenia więcej. Czy to sobie możemy ulepszyć? Dobra. A ty co masz do sprzedania? Kurwa. Tańsze rzeczy. I będę musiał sobie zmienić delikatnie mówiąc broń, czy broń, osprzęt, który mam w tej chwili. Ponieważ. Zapytacie dlaczego? Ja już wam mówię dlaczego. Zauważyłem, że w Dying Light, tak jak właśnie w ostatnim odcinku patrzyliśmy, są podziały na klasy. Klasy. Dobra, gdzieś tu jest quest. Gdzie tu jest quest? Tu jest quest, jest koleś na zielono. Tu byłeś, jesteś. Raczej. Wszystko w porządku, potrzebujesz pomocy, wspomniałaś o kolacji, chętnie zjem. Mówiłaś o kolacji? Chętnie zjem. Bardzo śmieszne, zejdź mi z drogi. Spokojnie. Byłabym spokojna, gdybym zamiast jakiegoś dowcipnisia znalazła moich synów. Masz synów? Szukasz swoich dzieci? Poszły się bawić i do tej pory nie wróciły. Zwykle przychodzą, kiedy wołam. Chłopcy, wychodźcie natychmiast! Mo! Scott! Słyszycie? Scott! Gdzie jesteś? To nie jest śmieszne! Kiedy wyszli? Boże! Kilka godzin temu. Powinni już być z powrotem. Wszędzie ich szukałam. Myślisz, że coś im się stało? Może ich widziałeś? Mo ma 13 lat, a Scotty 16. Nie, ale chłopcy w tym wieku często się włóczą. Nie oni. Zawsze mi mówią, dokąd idą i kiedy wrócą. Tym razem też tak było, ale zbliżają się moje urodziny. Boję się, że wpakują się w kłopoty, żeby mnie czymś zaskoczyć. Umarłabym. Rozumiesz? Gdyby coś im się stało. A, dobra, pomogę ci. Spróbuję ich znaleźć. Jako pielgrzym znam się na tropieniu. Co? Pielgrzym? Gdyby nie chodziło o moje dzieci. Wiem, jacy ludzie zostają pielgrzymami. Lepiej nie mieć z takimi nic wspólnego. Chcę tylko pomóc. Gdzie mam zacząć szukać? Tutaj. Czasem bawią się przy murze kościelnym z takim małym brudasem. Rozejrzę się, a ty tu poczekaj. Dobra, czy to byłaś ty z tego questa pobocznego? Jedynym dzieckiem. Tak. To byłaś ty. Martwiłabym się teraz o połowę mniej. Dobra, fajnie, miło. Już nas zjechałaś, jakby rusukę w agreście, nie ma problemu. Idziemy ci szukać kurde dzieci. A ty się kurwa weź za szukanie, kobieto. Bo jak na razie to nic nie robisz z tym faktem. Dlatego tak wierzę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, mur kościoła. O, tu jesteś brudasku. Hej, szukam dwóch chłopaków. Scotta i Moego. Moego? To mój nowy najlepszy kumpel. To znaczy po bajerze. Widziałeś go?
Dzisiaj nie, ale ostatnio on i Scott przychodzą bawić się ze mną i Bayerem. Z początku Bayer im nie ufał, ale teraz bawimy się we czwórkę. Bo wie pan, Bayer to mój pies. Widział go pan może? Jest duży i czarny, biega za piłkami jak szczeniak, ale tak naprawdę jest stary. Nie, myślałem, że na bazarze nie wolno mieć zwierząt. A co z Moem i Scottem? Wiesz, dokąd mogli pójść? Nie wiem. Co do Bayera, on nie ma pana. Ale codziennie przychodzi się ze mną bawić. Chcę go przygarnąć, ale wujek się nie zgadza. Może kiedyś. Wie pan, że to nieprawda, co mówią, że pies widzi na czarno-biało? Mam dwie piłki i Bayer zawsze przynosi niebieską. Widzi różnicę. O! Przerwił grzecznie. Ciekawa sprawa, ale muszę już iść. Trzeba znaleźć Scotta i Moego. Pewnie, że ciekawa. Wiem bardzo dużo o psach. Wie pan, że pies potrafi wydać 10 różnych odgłosów? Bayer, gdzie on się podział? Przerwim ostro. Słuchaj, młody, nie mam czasu na słuchanie o psach. Dobrze, dobrze. Mógł pan powiedzieć, że nie lubi psów. Nie o to chodzi. Mniejsza z tym. Dam ci znać, jeśli spotkam Bayera. Muszę znaleźć Scotta i Moego. Chwilę! Już wiem! Brama bazaru! No tak! Co Mo i Scott mieliby tam robić? Co Mo i Scott mieliby robić przy bramie? Nie oni, mówię o Bayerze. Tam wala się mnóstwo kości, bo... No, wie pan, Bayer uwielbia kopać pod bramą. Znowu chodzi o Bayera? Spieszę się. Zrozum, nie mam teraz czasu na Bayera. Spieszę się. Ja się brzydzę wykopywania kości, ale Scott i Mo lubią na to patrzeć. Czekaj, czyli Scott i Mo mogli pójść gdzieś dalej? Masz pomysł, gdzie jeszcze mogą być? Jeśli tak panu zależy, to chyba dobrze sprawdzić na King William the Ninth Road. Scott uczył nas tam, jak łapać kuny. Dzięki za cynk. Jak tylko ich znajdę, zajmę się sprawą Bayera. Dziękuję. Byłoby super. Mam nadzieję, że Bayer pana polubi. Ja tak powiem wam szczerze, w tej chwili patrzyłem, czy wymawia się spieszę, czy śpieszę. I w sumie już miałem tutaj karcić tekst, że przecież jest spieszę, ale faktycznie obie formy są poprawne, tak więc jak widzicie, Chiro bawi i uczy. Można mówić i śpieszę, i spieszę, tak więc... No, dobra, to na tyle. Kochani, kończymy ten odcinek w drugim odcinku, czy w drugim, następnym odcinku. Kończymy sobie tego questa, zaczniemy główne zadanie, żeby troszeczkę tą fabułę do przodu pociągnąć. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co? W opisie macie link do Discorda i do harmonogramu, gdzie możecie sprawdzić sobie najbliższe serie, które będą ogrywane. Tak więc dzięki jeszcze raz, grał dla was Shiro, trzymajcie się, hej hej!